do chemii państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, gdyby żyjemy, co na moca przemocniła, szanowo odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączmy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączmy się z narodem. Spocznij. Panie dyrektorze, grono pedagogiczne, wychowawcy, drodzy goście, serdecznie witamy wszystkich przybyłych na najważniejsze święcie całej naszej szkolnej społeczności, a mianowicie na święcie szkoły. Witamy. Starszy brygadier Leszek Kostanowicz, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej. Dyrektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Dyrektor Kazimierz Janusz, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polszczowie. Wicedyrektor Iwona Bielek, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polszczowie. Pan Mieczysław Krzysztof. Starostwa Polski, Henryk Lanfa. Starszy Komendant Sztabowy, Leszek Nawala, przedstawiciel Straży Granicznej. Pułkownik z Mastu Strzeleckiego, Jerzy Kornik Małaczyński, prezes Kłopotka. Aspirant, Agnieszka Nieryka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Tomasz Jakowski. Dzisiejszy apel to również najważniejszy dzień dla każdego ucznia klasy pierwszej, gdyż to właśnie dzisiaj każdy z nich stanie się w pełni przynależny do pomocniczej społeczności, składając uroczyste ślubowania na sztandar szkoły. Zanim jednak na nastąpi, zapraszamy wszystkich na część artystyczną. Dziś szkoła w Puszkowie, niech każdy się dowie, ma swoje święto. Tak jest już od dawna i nadal tak będzie, bo taką tradycję przyjęto. Tradycja rzecz święta, więc ja uśmiechnięta, nowinę tę dzisiaj nam głoszę. To szkoła z uśmiechem, więc ja uśmiechnięta, uśmiechem w plecaku przynoszę. To szkoła w zieleni, to szkoła wśród pól, wśród łąków wiedzonych i drzew. Porannym górniosom, zraszając gorosom, cudowny przyrody śpiew. Czy to już historia ma dziś nowe wyzwania, mundury i stroje sportowe?
I tak w naszej szkole już lat bardzo wiele ze starym przeplata się nowe. Dziś szkoła ma święto, więc my z uśmiechniętą od ucha do ucha miną wkraczamy w jej drogi, szukając swej drogi i marząc, by nie była klęką. Czas na życzenia. Żyj szkoło, się zmieniaj, na lepsze dla siebie i dla nas. Żyj szkoła prosto lat. Pruszkowskie niech pola się kwiatem dziś na swą bukiecie. Żyj szkoła na 100 lat. Żyj szkoła na 100 lat. Najlepsza szkoła na świecie. Thank you.
Bardzo dziękujemy. Szanowni goście, święto szkoły to dla nas również moment, w którym chcielibyśmy podziękować Wam za owocną współpracę, dzięki której możemy rozwijać swoje pasje i zdobywać coraz nowe umiejętności. Mamy nadzieję, że będzie się ona rozwijała przez kolejne lata. Drodzy Państwo, tak jak tutaj nasi uczniowie powiedzieli, że chcielibyśmy Państwu wszystkim tutaj podziękować za to, że tak naprawdę nasza szkoła, to są nasi uczniowie, ale to nasza szkoła to jesteście Wy. Wy wszyscy, którzy z nami pracujecie, współpracujecie i wnosicie energię w tą szkołę. Pozwolę sobie teraz wyczytać kilka osób, które na chwileczkę poproszę o wyjście tutaj przed Państwem wszystkim, żeby nasz Pan Dyrektor mógł Wam wręczyć taki drobny nasz upominek. Starosta Opolski Pan Henryk Lachman, komendant w imieniu, przepraszam, komendanta Miejskiego Policji w Opolu Pani Aspirant Agnieszka Jeryła. Pan komendant Straży Pożarnej w Opolu. Zastępcy, przepraszam, w imieniu Pana komendanta Pracowni Straży Granicznej w Opolu Pan Chorąży Leszek Nawarny. W imieniu komendanta Straży Ochrony Kolei Pani Inspektor Monika Rów. Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Pan Profesor Wiktor Potworek. Bardzo bym prosił różnione osoby tutaj o wyjście przed swoim krzyku, a Pana Dyrektora prosiłbym o wręczenie rękrazów pamiątkowych. Szanowni Państwo, ja pozwolę proszę jeszcze tylko przywitać sobie doszłego do nas szanownego Pana Krzysztofa Cebulę, burmistrza Pruszkowa. Natomiast na pewno, szanowni goście, pozwólcie, że troszkę tutaj postoicie, bo to bez Państwa, bez Waszego udziału, a w szczególności bez udziału Pana Henryka, naszego wspaniałego Starostwa Polskiego, który jest z nami od zawsze, nasza szkoła by nie była nigdy taką szkołą. Tam za nami mamy wspaniałe reprodukcje tej dawnej szkoły, która przebijała się w tle, była też wspomniana. Ta edukacja nasza tutaj już trwa prawie od 65 lat. My w roku przyszłym będziemy obchodzić taką krągłą rocznicę 75-lecia edukacji na terenie Pomorza. A dzisiaj taka skromna uroczystość, trzecia, nasze święto szkoły i zasłużone osoby, bez których udziału nie moglibyśmy tak funkcjonować. To, że mamy pomysły, to nigdy nie wystarczy, aby pójść dalej. To tylko Państwa zaangażowanie, Państwa udział w naszej społeczności pozwala nam pójść i rozwijać tę edukację, mam nadzieję, na długie, długie lata. Zatem, szanowni Państwo, przyjmijcie. Nasze podziękowania za wniesienie dużego wkładu w etap rozwoju naszej szkoły, życzliwość, wsparcie oraz pomoc na wielu płaszczyznach. Te środki to wsparcie nie tylko pieniężne, ale i duchowe. I wiecie, że
po waszej stronie, ale dzisiaj święto patrona, święto szkoły i tak symbol tego Józefa Warszewicza jest, bo jest wiele, jest botanika, ale on głównie był łowcą storczyków albo odpowiedzialny za kwiatki. Ja wam powiem tak, że kwiatków w tej szkole jest bardzo dużo, więc najpierw na początku myślę sobie, że patron był silny. Szkoła ogrodnicza kiedyś była z tradycjami, dzisiaj mamy szkołę trochę inną, ale już też z tradycjami, z świetnymi absolwentami, świetną kadrą, świetnymi uczniami. Mam nadzieję, że ten patron tych kwiatków, czyli was, będzie się wam opiekował, że będzie wam tutaj dobrze, że będzie normalnie, żebyśmy mogli, tego życzę sobie, spotkać się już za rok przy okazji tej rocznicy bez kagańców, bez masek, ale to chyba od nas tylko zależy, czy tak się stanie. Kochani, życzę wam niezapomnianych wrażeń, tej normalności, tego, żebyśmy się spotykali przy różnych okazjach. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz dziękuję za to, to nie było potrzebne, bo to niejako powinno być odpowiedziałem prowadzącego. Ale to jest miłe wydać wrażenie. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Powieści
raz jeszcze nikt z Państwa tutaj nie był. Może inaczej. Mija pół godziny uroczystości, a Państwo nie rozrabiacie. To jest w ogóle zaskoczenie, bo jak kiedyś byłem w szkole, w liceum poboru, to po 15 minutach na kolanach przepraszałem nauczycieli, że kiedyś się źle myślałem. Powiedziałem, że więcej w życiu już do tych szkół polskich nie przyjdzie. Ale jak już tu jestem, to powiem też trochę o swojej szkole. Patrzę na panów, którzy są w dresach, którzy grają w piłkę. No później dalej, jak wczoraj 5 piłkarzy oddał pole, zapisało się na nauczanie, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale u nas studiuje ponad 300 sportowców z całego kraju. Jak wybiega reprezentacja Polski w siatkówce, to jest prawie pewne, że albo całość to są nasi absolwenci i studenci, albo przynajmniej 3-4, z tych 6 gra. Od pana Pazłego, Winiackiego, dzisiaj Pomorzczonka, Śliwkę i tak dalej, można by było wymieniać. Cemiszewicki Bartek, bo to jest też nasz absolwent. Natalia Partyka, pani Bajor, Wojtek Pszczolarski. Tak mógłbym wymieniać i wymieniać. Tak przy okazji, jak nie mówimy o tych piłkarzach, to też niejaki Bednarek zapisał się, ale ma teraz problemy, dlatego że dziecko mu się urodziło i jakby nie ma czasu, musi zresztą walczyć o miejsce w Anglii, w klubie. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyście Państwo o jednej rzeczy nie zapominali. To jest fantastyczna szkoła, bo ona jest taką szkołą, w której ja przez 20 kilka lat, jak współpracowałem z Urzędem Marszałkowskim, zawsze mówiłem, że szkoły średnie powinny również przygotowywać do zawodu, powinny wspierać pasję młodych ludzi. A się boję, że za rok będzie 5 lat, bo z tego stoi mój kolega od 15 minut, Sławek Kulikowski, najlepszy animator kultury. Makroregiony południowy ma później w całej Polsce. Na pewno powstanie klasa artystyczna, to jest też większość przekonany. Ale od tej pasji Państwo pamiętajcie, a pamiętajcie też o rzeczy najważniejsze. Trzeba mieć maturę. W Polsce nie ma możliwości rozwijania się dalej. Nie ma takich szkół wyższych, które przyjmowałyby bez matury. I nigdy nie powstaną. Wiem, że to lepiej kopnąć sobie tam piłeczkę, czy gasić jakiś pożar, czy brać udział w jakiejś symulacji gry policyjnej. Ale naprawdę, wierzcie mi, warto się uczyć. Warto poświęcić trochę czasu, żeby tę maturę zdobyć, żeby potem przejść do wyższej szkoły. Takiej szkoły nie typowej, bo ona jest niepubliczna. I od kilku lat to jedna z nielicznych szkół w Polsce zwiększa liczbę swoich studentów. My czekamy na Państwa, bo oczywiście dzięki Państwu funkcjonujemy. Zapraszam do naszej szkoły na kierunek zarządzania, na przykład sportu, menadżer sportu, na kierunki logistyczne, które są doskonale dopasowane. Część tutaj z Państwa na przyczyni i z nami współpracuje. Zapraszam. Logistyka zresztą została oceniona ostatnio bardzo wysoko przez Polską Komisję Akredytacyjną. To przesłanie moje jest jedno. Ta dobra szkoła, ta świetna szkoła, która też zwiększa liczbę klas, jak słyszałem, to powiedzmy tutaj dobra. Ona może z nami bardzo mocno i ściśle współpracować po jednym czasie warunkiem. Musicie mieć maturę i o tym pamiętajcie. Dzień. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałby również zabrać głos, to nie był dopuszczony. Bardzo proszę. Panie dyrektorze, panie starosto, grono pedagogiczne, droga młodzieży. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj razem z Państwem być i doświadczać tego święta. To dla mnie ogromny zaszczyt, bo reprezentuję sporą rzeszę tych, którzy mają już służbę w mundurze za sobą, zarówno policyjną, strażacką, wojskową, straż graniczną. Proszę Państwa, przede wszystkim korzystając z tej pięknej okoliczności, chciałbym zarówno panu dyrektorowi gronu pedagogicznemu, jak i młodzieży życzyć wszystkiego, co najlepsze, rozwijania pasji, kształcenia ducha, bo zdrowy ciele, zdrowy duch. Chciałbym życzyć
aby wszystko to, z czym tutaj każdy z was, młodych ludzi, przyszedł, rozwijało się i przynosiło dobre owoce. Pamiętamy znamienne słowa. Takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie. Jestem przekonany, że właśnie w tej szkole młodzież wychowuje się, pod tym pojęciem trzeba rozumieć chowanie, wychowuje się na dobrych patriotów, na ludzi, którzy w przyszłości po osiągnięciu wieku dojrzałego realizować będą się, pamiętając stale, skąd ich korzenie. Właśnie stąd Pruszkowa, z tej szkoły. A ponieważ za 2 tygodnie obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, w sposób szczególny chciałbym właśnie dla państwa, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, dla pracowników tej szkoły przekazać jak najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, satysfakcji z tego, co robicie. Po prostu wszystkiego najlepszego. I proszę państwa, może wyłapię się troszeczkę z konwencji, ale ten bukiet kwiatów chciałbym przekazać nie na ręce pana dyrektora, a na ręce pani dyrektor.
podsumowaniu chcielibyśmy zaprosić wszystkich gości na poczęstunek do internatu, a uczniów na atrakcje przygotowali specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Kałaś Baczmas. Sztandar szkoły prowadzić.